Siemano, ludzie. Lecimy dalej walczyć z tymi dziadami. O, popatrz. Wow. Aha, to zwykły szkielet. No chyba, że takie buty. No to trochę komplikuje sprawę. Jednakowoż, jeśli mam jakiś czar, znaczy się zwój, to go powinienem dać radę ubić z czaru. Mam jakiś czar, którego mogę użyć. 7 za mało. Za mało. Szkielet szkielet wilk. Grom. Tak, tylko że co? Szkielet gąbin. No to próbujemy. Aha. Padłem. Czyli to coś mi nie wyszło. A może może szkielet i wilk dadzą mu radę? Przynajmniej mam taką nadzieję. Taką skrytą. Kurna. Że też nie mam. Podobno można rozpindolić całą kolonię przy pomocy przemiany w tego. Stary. Bierz go. No w momencie, kiedy padłem, musiałem go zabić. Ale spoko, mam już pomysły, jak to mogę zrobić. Tylko będę musiał się posiłkować tym oto zacnym szkieletem. Bierz go. A co jest mój, który ten? No i się udało. Przy drobnej pomocy. Szkoda tylko, że nie mogę celu uleczyć. No ale pomóż mi no. I co ja zrobię? No 24. No fajnie.
Ty, a spróbujmy się przemienić w wilka. Chociaż coś czuję, że z wilkiem może być krucho. No właśnie. 60 punktów HP. Mam nadzieję, że to idzie na mój koszt. Tak. Nawet, przyznam się, że jak na tak na 60 punktów HP wilczka, to dość szybko zabił. No, na szczęście jeszcze tylko 3000. Nie, 2265 punktów doświadczenia i upragniony poziom. I będę mógł używać pałki. Aha, spoko. Założyło mi słabszy miecz. Nie. No, nie, taki sam, sorry. No, ale to jeden ciul. Dobra, idziemy szukać dalej, nie? Aleluja. Chodź tu. Zaskoczył mnie. Poczułem się zaskoczony. Jeszcze gdzieś jakiś szkielecik goblin, coś koło tego. Ej, no nie wstydźcie się. Ja potrzebuję expa. Dużo expa. A może pójdę na trolla? To ja dobry żart, wiem. Chociaż z drugiej strony, z tego co kojarzę, to niedaleko z Sagi... Tfu, po drodze do Sagity. Mogę zdobyć sporo expa. Mogłem pobić Dara. No ale... Mógłbym zabić owce. No ale... Ale poprzestanę na byciu bohaterem. No dobra. Im głębiej w las, tym gorzej. Tak, pewnie bardziej niebezpiecznie. No, ale... Więcej expa. Dobra. Karabin maszynowy w łapy. Idziemy szukać jakichś celów do przećwiczenia swojej survivalności. Cienki stwór. Cieniostwór kontra wilk. Obstawiam, że cieniostwór wygra. I to zaraz sprawdzę. No, zaraz sprawdzę. I za chwilę do was wracam. No tego... jednak wilk wygrał. To jest dziwne.
No dobra, ale trzeba się podleczyć. I można ich walczyć. Widzę tutaj sporo obiektów expo dawnych. No. Mogę coś od niego wyciągnąć? Mogę. Chodź ta. Nie no, spoko, walka bronią dwuręczną. Mego usta. Nic tu nie ma. No i co? Zjeżdżaj ode mnie. Niczego tu nie znajdę. To 30 zapis. O, ja pindolę. Laga. No, czyli domyślam się, że tutaj był szkielet goblin. Wilk. Wilki to namiętko, jak to mówi pewien znajomy, którego rodzinę pozdrawiam i jego przyszłą klasę z Bielawy. Niech ma chłopak trochę radochy, że o nim wspomniałem. Niczego tu nie znajdę. Szalony poszedł do klasy informatycznej. Będzie napierdzielał programy. Będzie napierdzielał programy mami typu... Nie mam pojęcia. Dobra, widzę, że tam jeszcze są te krwiopijce. A któż to tutaj mieszka? O, zakończyło się pobieranie, jej. Hurra. Jeszcze tylko jeden part. I będę w siódmym niebie. Oczywiście, o ile zadziała. No, a w tym odcinku to tyle. A w następnym pójdziemy sprawdzić, kto mieszka w tej zacnej jaskini. Może to jakiś owłosiony gory? Albo jakaś polna bestia z wadą prostaty? O tym w następnym odcinku. Na razie, cześć. Pozdrawiam.